Cześć, witam Cię na moim kanale. W 2021 roku, z okazji nowego roku, chcę Ci życzyć przede wszystkim tego, abyś spełniała swoje marzenia, cele i doskonalił swoje umiejętności fotograficzne. Aby móc powiedzieć pod koniec tego roku, że to był dobrze wykorzystany czas i fotograficzny rok był bardzo udany i pozytywny dla Ciebie. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu. Wyobraź sobie sytuację, że znajdujesz jakieś negatywy, kupujesz je, wywołujesz i to są naprawdę dobre zdjęcia. Wrzucasz je do sieci i okazuje się, że odzew jest bardzo pozytywny. Jedyne co wiesz, to jak miał na imię twórca tych zdjęć. Przed takim właśnie pytaniem i w ogóle przed taką sytuacją stanął John Maloof, który w 2007 roku odkrył twórczość Vivien Maier. Jeśli nie znasz historii Vivien, to polecam Ci dokument o tytule Szukając Vivien Maier, gdyż naprawdę historia jest niewiarygodna i ona się wydarzyła naprawdę. Dla mnie ten film jest fascynujący, widziałam go już 2 razy i na pewno jeszcze do niego sięgnę kiedyś, ale dziś skupię się głównie na twórczości Vivien. Także dziś będziemy rozmawiać o jej fotografiach, o tym jak fotografowała, czym fotografowała i dlaczego jej zdjęcia moim zdaniem są genialne. Są tacy, którzy zarzucają Vivien to, że przede wszystkim rozgłos o niej jest spowodowany jej niewiarygodną historią. No ja się z tym nie zgadzam, dlatego właśnie chcę Ci przedstawić jej fotografię i pokazać, dlaczego tak dużo ludzi sięga po jej zdjęcia, kupuje albumy, ogląda fotografie na jej stronie i wzoruje się nią, czy inspiruje. Vivien była Amerykanką pochodzenia francusko-austriacko-węgierskiego. Fotografowała przez ponad 50 lat. Jej zbiory to ponad 100 tysięcy negatywów, które stanowią naprawdę bardzo duże świadectwo życia w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Pasję do dokumentowania widać u niej nie tylko w fotografii, ale również w tym, że stworzyła wiele domowych nagrań wideo oraz audio. Jest to niesamowita postać z dość pokręconą osobowością. Sama o sobie mówiła, że jest kimś w rodzaju szpiega, co moim zdaniem ma duże odzwierciedlenie w jej twórczości. Fotografowała aparatem, który nazywał się Rolei Flex. Miał on 2 obiektywy i wizjer od góry, co na pewno ułatwiało jej fotografię na ulicach, gdyż wtedy mogła być mniej zauważona. I to powodowało, że osoby na jej zdjęciach wychodziły autentycznie, naturalnie. Nie wiedziały za bardzo, że ona ich je fotografuje. Chociaż czasem zdarzały się też takie zdjęcia, gdzie wzrok Vivien spotykał się zapewne z osobą fotografowaną. I wtedy te emocje również widać na jej fotografiach. Mogła jedynie zrobić 12 klatek. Co jest dość wymagające i naprawdę moment wciśnięcia migawki musi być bardzo przemyślany. Vivien wychodziło to naprawdę dobrze. Fotografowała głównie w czerni i bieli, ale zdarzały się również kolorowe kadry. Na jej zdjęciach widać wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, humor często w ciekawych połączeniach, jakiejś nietypowej kompozycji. Bardzo często celowo uwydatniała charakterystyczne cechy danej osoby. Na swoich zdjęciach ukazywała świat z wadami i zaletami, taki jaki on jest naprawdę. Była ona osobą, która zauważała małe rzeczy, emocje, te dobre i te mniej dobre, gdzie dla przeciętnej osoby, która szła ulicą, takie rzeczy po prostu umykały. Vivien uchwycała te momenty i czasem jak oglądam jej zdjęcia, to sobie myślę, że naprawdę zrobiła takie zdjęcie w takim momencie. Czasem wydaje się to aż niemożliwe. Zrobiła sobie również wiele autoportretów, które były dość nietypowe, ale stanowią na pewno duże znaczenie w jej fotografii, gdyż możemy zobaczyć jak ona wyglądała, jakie w ogóle miała podejście do zdjęć. Ja podziwiam twórczość Vivien przede wszystkim za te małe momenty, ponieważ uważam, że widziała ona więcej niż przeciętna osoba. Potrafiła dostrzec emocje, te radosne i te smutne. Uważam, że fotografia uliczna, jak i każda inna fotografia, wymaga takich typowych cech osobowości. Jeśli je posiadasz, jest Ci dużo łatwiej odnaleźć się w danej sytuacji. Moim zdaniem Vivien miała idealne cechy charakteru do tego, by być fotografką na ulicach różnych miast.
ponieważ przede wszystkim była bystra, ciekawa świata, odważna i prawdziwa. Widać to w jej twórczości, za co naprawdę ją podziwiam i myślę, że dlatego właśnie te zdjęcia są genialne. Jeśli ten film Ci się podobał, a mam nadzieję, że tak, zostaw po sobie jakiś ślad. Like, komentarz albo suba. Ta forma mówienia do Was jest dla mnie trochę bardziej wymagająca, bo jednak lepiej czuję się w takich vlogowych filmach, ale jak wiadomo, zima nie jest najlepszym miejscem do nagrywania na dworze, także postaram się potworzyć trochę z domu. Pomysłów mam bardzo dużo, zobaczymy jak uda mi się to realizować. Dziękuję, że obejrzałeś ten film, czy obejrzałaś i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!